Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym wydarzeniu. Jest to krótki webinar o tym, jak mówić o projektach naukowych w social mediach. Ja nazywam się Ania Skierska i jestem wielokrotną laureatką konkursu Explory, obecnie studentką w Holandii na kierunku Environmental Science i chciałabym się dzisiaj właśnie z Wami podzielić takimi wskazówkami, z których sama korzystam na co dzień i mam nadzieję, że będą one również przydatne dla Was. Jeśli mówimy o promowaniu projektu naukowego, jest to generalnie dość szeroki i skomplikowany temat, ponieważ jest bardzo dużo różnych narzędzi, platform społecznościowych, na których można udostępniać informacje o swoim projekcie i go promować. Takimi oczywiście platformami, z którymi najprawdopodobniej będziecie najczęściej korzystać, jest oczywiście Instagram, Facebook, LinkedIn, być może również TikTok. I są to platformy, które charakteryzują się też różnym gronem odbiorcy, bo tak jak TikTok i powiedzmy Instagram będzie też bardziej dla waszych rówieśników, może być formułą bardziej taką luźną, z przymrużeniem oka, śmieszną, tak już na przykład na LinkedInie jest to stricte platforma, która zrzesza pracowników, osoby, które na przykład mają swoje firmy, więc tutaj jednak wymagana jest bardziej już taka profesjonalna prezentacja tego, co robimy. W kontekście Facebooka, Facebook powiedziałabym jest tutaj między LinkedInem a Instagramem. W naszym wieku raczej rzadziej używamy już Facebooka, jednak nadal można mieć też stronę swoich projektów, fundacji czy wydarzeń i to też jak najbardziej się sprawdza. Takimi, myślę, czterema punktami, które tutaj wymieniłam, z których warto korzystać, jeśli mówimy właśnie o promowaniu swojego projektu, to przede wszystkim bycie świadomym, do kogo mówimy i co chcemy zaprezentować i w jaki sposób i czy będzie nam się podobało. Po pierwsze, musimy się skupić na tym, żeby informacje, które chcemy udostępnić, które uważamy za ciekawe dla naszego odbiorcy, żeby były one innowacyjne. Ponieważ, tak jak powiedziałam, zadajcie sobie pytanie, czy jeżeli byście zobaczyli taki post, to bylibyście nim zainteresowani. Starajcie się wyszukiwać takie informacje o waszym projekcie, czy jeżeli jest to bardziej konto, które ma popularyzować naukę, to z szerszej dziedziny po prostu informacje, które będą ciekawe, innowacyjne, które zainteresują waszych odbiorców, bo to spowoduje, że z czasem coraz więcej osób będzie was obserwować. Oczywiście zanim udostępnimy jakiekolwiek treści, posty, nagrania, musimy wykonać dobry research i upewnić się, że informacje, te, które znaleźliśmy w internecie, bądź informacje, które udało nam się uzyskać w procesie naszych badań przeprowadzonych, są wiarygodne. Jak wiecie, internet i social media są takim źródłem, w którym wiadomości bardzo szybko się rozprzestrzeniają i jako autor takich wiadomości musicie mieć pewność, że to, co udostępniacie, nie będzie szkodliwe dla waszych obserwatorów i będzie wiadomościami, które faktycznie są sprawdzone i wiarygodne. Dodatkowo warto upewnić się, że piszemy w sposób ciekawy i zrozumiały dla grona odbiorców, których chcemy zainteresować. I tutaj, tak jak już wcześniej wspomniałam, to też zależy od platformy, ponieważ jeżeli nagrywamy na przykład filmik na TikToka, możemy jak najbardziej być bardziej luźni, żartobliwi i przedstawić na przykład jakieś zagadnienie z nauk ścisłych bardziej w sposób taki żartobliwy, bym powiedziała. Natomiast na LinkedInie już tak byśmy raczej nie zrobili.
Więc dobierajmy słowa, sposób prezentacji do naszej grupy odbiorców. Czyli jeżeli chcemy, żeby na przykład naszymi odbiorcami byli inni uczniowie szkoły podstawowej, wybierzmy bardzo taki język przystępny, który spowoduje, że te trudne definicje czy zagadnienia, które opisujemy, będą wytłumaczone w bardzo prosty sposób. Jeśli na przykład prowadzicie konto na LinkedInie i chcecie szukać inwestorów, osób, które wesprą wasz projekt, no to tutaj już jednak ten język musi być bardziej profesjonalny, ponieważ nie adresujecie tego do swoich koleżanek i kolegów, tylko jednak do osób, które potencjalnie mogą być waszymi partnerami. Dodatkowo, jako taka moja kolejna porada, to jest przygotuj ciekawą wizualizację tego, o czym opowiadasz, a to pomoże lepiej zrozumieć dany koncept. Czyli starajmy się nie tylko przygotowywać opis naszego projektu, co udało nam się nowego zbadać, ale też krótką prezentację graficzną. Obecnie na internecie jest bardzo dużo różnych narzędzi, które pomagają przygotować ciekawe wizualizacje. Jedną z nich jest na przykład Canva, która jest darmowym narzędziem, ma bardzo wiele funkcji, zarówno tworzenia filmików, prezentacji, loga i innych rzeczy. I tutaj pomoże Wam przygotować ciekawą wizualizację. Też pamiętajcie, że my ludzie jesteśmy wzrokowcami w dużej mierze, czyli musimy spowodować, że coś przykuje nasz wzrok, że coś nas zainteresuje i wtedy będziemy chcieli coś przeczytać. Więc tutaj warto też pamiętać o tym elemencie. Dodatkowo w takim moim krótkim poradniku tego, co warto mieć na uwadze właśnie promując swój projekt w social mediach, są takie trzy punkty, o których warto pamiętać. Pierwszym z nich jest to, żeby treści zaprezentowane były w ciekawy sposób. Zadaj sobie pytanie, czy widząc ten post, chciałabyś go przeczytać. I to myślę, że jest jeden z najprostszych testów, który każdy z nas może zrobić, ponieważ sami obserwujemy wiele różnych informacji w social mediach i stwierdzamy, że na przykład ten post jest za długi, nie chce nam się go przeczytać. Ten post jest ciekawy, ale może fajnie by było dodać grafikę. A na przykład kolejny jest wręcz idealny, czyli dobra ilość tekstu, ciekawa grafika, dobrze dobrany język, super chce się wam czytać. Więc postarajcie się zrobić to samo właśnie w waszym przypadku. Jeżeli samodzielnie jest wam trudno stwierdzić, czy ten post, który przygotowaliście, jest ciekawy, zrozumiały, zapytajcie swoich rodziców, znajomych, na przykład przed udostępnieniem, czy jakby zobaczyli taki post, to chcieliby go przeczytać. I to ułatwi Wam też zrozumienie i takie nabranie takiej wprawy w tym, jak taki dobry post powinien wyglądać na przykład na Instagrama czy na LinkedIna. Warto też tutaj wspomnieć, pytając właśnie rodziców czy znajomych, że post jest na daną konkretną platformę, bo to też wtedy nada takiego kontekstu, czy do danej platformy sytuacji właśnie ten post pasuje. Drugim punktem jest umieszczenie jak najwięcej ilości hashtagów, ale nie przypadkowych oczywiście hashtagów, tylko te, które dotyczą tematu i dziedziny, z której jest wasz projekt, czy też zagadnienie, którym się interesujecie. Hashtagi bardzo ułatwiają wyszukiwanie postów czy kont na danych platformach społecznościowych, ponieważ jeśli osoba jest zainteresowana na przykład medycyną i wpiszecie jak najwięcej hashtagów dotyczących medycyny, konkretnego zagadnienia, to ktoś, kto wyszukuje na przykład po hashtagach, że chce zobaczyć ciekawe posty z medycyny, natrafi się właśnie na wasz post. Czyli te hashtagi, można powiedzieć, są też taką dobrą reklamą dla was.
i ułatwią fakt, że projekt, że wasze posty, konto będzie widoczne właśnie w social mediach. Trzecim takim punktem jest budowanie marki własnej. I tutaj to generalnie cały temat budowania marki własnej jest bardzo dużym i obszernym tematem. W skrócie natomiast chodzi o to, że wy jako autorzy swoich projektów jesteście marką samą w sobie i wy nią jesteście, wy ją reprezentujecie i pokazujecie ją światu, czyli wszystkie wasze działania tak naprawdę powodują, że budujecie markę, która jest znana jako właśnie na przykład dany naukowiec. Oprócz postów właśnie warto jest również angażować swoich obserwatorów, tworząc na przykład quizy, live'y czy krótkie filmiki, w których będzie na przykład ciekawa dawka informacji, a później krótki quiz. To spowoduje, że wasi obserwatorzy będą mieli chęć się zaangażować w to, co robicie i pozwoli wam to utrzymać stałe grono odbiorców. I tutaj, tak jak właśnie mówię, to jest tą waszą marką osobistą, marką własną, którą wy jesteście jako dana osoba, jako autor właśnie waszego projektu. Jest to w dzisiejszych czasach bardzo silne narzędzie, bardzo dużo osób właśnie, które działa w social mediach, posługuje się właśnie terminem marki własnej, więc tutaj zdecydowanie jest to punkt, który warto mieć na uwadze. I tak jak już poprzednio wspomniałam, przechodzimy już prawie do końca dzisiejszej krótkiej prezentacji. Jeszcze na koniec będzie możliwość zadawania pytań. Jednak tą część taką stricte tutaj właśnie powiedzmy wykładową chciałabym podsumować cytatem Alberta Einsteina. Tak jak powiedziałam wam już wcześniej, dobór odpowiednich słów do odbiorcy, do platformy, z której korzystamy, tworzenie historii, która będzie pasowała do grona, do której adresujemy właśnie taki post, jest niezwykle ważna. I jak Albert Einstein mówi, jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić, to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz. Tutaj ten cytat tak naprawdę wiąże się z wieloma tematami, bo można to również odnieść do tworzenia projektów naukowych. Często nam się wydaje, że musimy opowiadać rzeczy, które robimy w sposób skomplikowany, zawiły, bo to pokaże, że jesteśmy dobrymi naukowcami, ekspertami, że znamy się na temacie. Nic bardziej mylnego, ponieważ naukę tworzymy dla ludzi, dla każdego z nas. Nie każdy z nas jest naukowcem, ale każdy z nas chciałby zrozumieć, jak funkcjonuje świat, jakie są innowacje, nad czym obecnie naukowcy pracują. Więc takie przesłanie właśnie od Alberta Einsteina: tłumaczmy wszystko w sposób prosty, a jeżeli ktoś będzie chciał więcej szczegółów, to o to poprosi. Jednak właśnie na takich platformach jak Instagram czy TikTok, tutaj zdecydowanie starajmy się tłumaczyć naukę, wasze projekty w sposób prosty, zrozumiały i szerzmy właśnie tą ideę poznawania i takiej ciekawości świata. Z mojej strony to by było na tyle. Oczywiście jestem dostępna, żeby odpowiedzieć na wasze pytania. Także śmiało piszcie albo połączcie się z nami. Dobrze, chyba nie mamy chętnych na pytania. Nie ma problemu. Mam nadzieję, że prezentacja, ten krótki poradnik był dla was przydatny i pomoże wam rozwinąć waszą działalność w social mediach. Gdybyście mieli pytania po webinarze, jak najbardziej można się ze mną skontaktować również przez Instagrama czy Facebooka, czy przez LinkedIna. Jestem zawsze dostępna i chętnie odpowiem na wasze pytania.
Z mojej strony to tyle. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia na wydarzeniach Explory.